Znajdujemy się w pociągu Ogiński, który wiezie nas z Warszawy w kierunku Lublina. Do pięknego, zabytkowego dworca w Lublinie dojechalibyśmy za około 3 godziny. Jednak nie jest to cel naszej dzisiejszej podróży. Dziś pojedziemy podejrzeć prace, dzięki którym przejazd z Warszawy do Lublina skróci się do zaledwie 90 minut. Coraz częściej przesiadamy się z samochodów do pociągów. Zastanawialiście się może dlaczego? Zarządca Narodowej Sieci Linii Kolejowych, PKP, prowadzi intensywne działania modernizacyjne, dzięki którym skraca się czas naszych podróży oraz poprawia ich komfort. Znajdujemy się w miejscowości Życzyn, w pobliżu linii kolejowej nr 7, łączącej Warszawę z Lublinem. Linia ta została wybudowana w latach 70. XIX wieku, a obecnie jest modernizowana. Infrastruktura zostanie dostosowana do prędkości jazdy pociągów pasażerskich, czyli 160 km na godzinę, oraz prędkości jazdy pociągów towarowych, czyli 120 km na godzinę. Obecnie możemy obserwować prace prowadzone na odcinku B Pilawa-Dęblin. Jak już wspominałyśmy, linia kolejowa nr 7 powstawała ponad 140 lat temu z wykorzystaniem wszelkich dostępnych materiałów do budowy nasypu. W efekcie korpus nasypu ma bardzo niejednorodną strukturę, od piasku, glin, aż po grunty z zawartością części organicznych. Po wykonaniu kompletu badań geotechnicznych stwierdzono, iż na pewnych odcinkach podtorza parametry odkształceniowe oraz współczynniki statyczności nie spełniają wymagań stawianych nasypom kolejowym o planowanych prędkościach przejazdu. Ponieważ rozbiórka istniejącego nasypu nie wchodziła w grę ze względu na ograniczony czas realizacji inwestycji, zaprojektowano wzmocnienie podtorza w postaci kolumn przemieszczeniowych oraz materaca geosyntetycznego. Prowadzone prace związane ze wzmocnieniem korpusów nasypów kolejowych oraz podłoża gruntowego wykonywane są w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC. Zwróćcie uwagę na ograniczone pole manewru maszyny. Odpowiedni plan, harmonogram oraz zapewnienie bezpieczeństwa prac to podstawa wykonywania robót na tego typu inwestycjach. Widzieliście już, jak to wygląda na budowie. Teraz zapraszamy Was do biura, opowiemy Wam kilka ciekawostek projektowych. W kwestii nasypów najważniejszym aspektem projektowym jest analiza stateczności. Spośród wielu popularnych metod wybieramy najbardziej adekwatną. Taką, która trafnie odwzoruje prawdopodobny mechanizm utraty stateczności nasypu. Najbardziej rozpowszechniona z metod, metoda pasków, opiera się na analizie stanu naprężenia wzdłuż założonej powierzchni poślizgu. Potencjalnych powierzchni poślizgu skarpy jest nieskończenie wiele. W poszukiwaniu minimalnego wskaźnika stateczności analizuje się setki z nich, wykonując proces iteracyjny. W każdym ze zbioru punktów stanowiących środek obrotu bryły nasypu, przy różnych długościach promienia płaszczyzny poślizgu, wyznaczany jest stosunek momentów utrzymujących równowagę do sumy momentów zmierzających do destrukcji. Masy potencjalnego osuwiska dzieli się na pionowe elementy, a następnie dokonuje się analizy sił działających na każdy pasek. W uproszczeniu moment obracający jest zależny od wypadkowej stycznej do powierzchni poślizgu, natomiast moment utrzymujący jest określony na podstawie wielkości sił tarcia. Finalnie otrzymujemy wskaźnik stateczności zbocza, informujący nas o tym, czy nasyp jest stateczny.
przy wyznaczaniu wskaźnika stateczności zastosowanie mają także programy do modelowania numerycznego opierające się m.in. na metodzie elementów skończonych. W tym wypadku analiza stateczności wykonywana jest poprzez proporcjonalną redukcję parametrów wytrzymałościowych C i Φ. W wyniku otrzymamy obraz najbardziej prawdopodobnego mechanizmu utraty stateczności oraz odpowiadający mu wskaźnik stateczności. W przypadku nasypu kolejowego wzmocnionego kolumnami jest to właściwy sposób weryfikacji stateczności. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy Was do oglądania kolejnych vlogów na naszym kanale.